Cześć moi drodzy, właśnie wylądował na serwerach patch 7.2.5, który oferuje całkiem nową rzecz, która opisywana jest mianem jakby takiego powiewu świeżości w World of Warcraft. Chodzi o pewne scenario, które nazywa się Chromie Scenario, czy Deaths of Chromie Scenario. No i postanowiłem, że właśnie udamy się na ten scenariusz, który troszeczkę przypomina jakby formatem gameplayu, czym to jest chociażby Withered Army Training, czyli taki content, który można sobie robić. Nie wiem, jak mi dzisiaj pójdzie. Specjalnie omijałem wszystko, co tak naprawdę było o tym scenariuszu, żebym po prostu nie spoilerował sobie niczego, albo żebym pierwszego dnia nie skończył wszystkiego, co tam trzeba. Oczywiście są tacy, którzy będą chcieli. Jeżeli chcecie dołączyć do tej przygody razem ze mną, zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak najbardziej zapraszam was na ten odcinek. A teraz skoczmy po właśnie tego questa. Let's go! A, Dorik, mam dla ciebie informacje od smoków w Northrend z różnych miejsc. Chromie, ambasador brązowych smoków w Wormrest Temple, jest przekonana, że coś dziwnego dzieje się z linią czasu i wierzę jej, że coś tam może być i bardzo chciałbym jej pomóc, natomiast mam dosłownie paraliżujący strach przed paradoksami, dlatego nie chcę po prostu babrać się tak naprawdę w tutaj podróżach czasowych i tak dalej, i tak dalej. Więc okej, musimy udać się do Wormrest Temple i spotkać się z Chromie. Chromie, jakbyście wiedzieli, no tak jak wcześniej już mówiłem, że jest to brązowy smok, który towarzyszył nam chociażby w takich eventach jak instancja Culling of Stratholme, gdzie cofaliśmy się w World of Warcraft do Warcrafta trójki. No i właśnie wraz z Arthasem oczyszczaliśmy miasto. To był taki właśnie punkt kulminacyjny w historii naszego bohatera. No i teraz aktualnie właśnie ta historia troszeczkę zmienia bieg, ponieważ no mamy Chromie, która obawia się, że coś tam może z nią się stać. O, widzę, że strasznie dużo osób tu jest. No nie fajnie. O, Dorik, właśnie o to myślałam. Można powiedzieć, że jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Właśnie przeglądałam sobie różne jakieś dziwne rzeczy, które dzieją się w linii czasu i odkryłam coś takiego dziwnego, coś bardzo niefajnego. No, wychodzi na to, że zginę w najbliższej przyszłości, no, troszeczkę niefajnie. No i w sumie chciałem już przeskoczyć w czasie i zobaczyć, czy uda mi się to jakoś ogarnąć. Natomiast będę czuła się lepiej po prostu z takim Worgenem jak ty. Czy przyłączysz się do mnie? No jasne, no let's go! Holy shit! Bardzo ładny loading screen, trzeba przyznać. No i dobra. Cofnęliśmy się w czasie, najwyraźniej. Okej, okay, ready when you are. All right, let's see here. I think we're at the right time, give or take a minute. Am I dead yet? Oh, good. There I am over there. Hi, me. Cześć, ja. Oh, hi. What are you doing here? Wow. Oho, okej. Okej, czyli umarła. No dobra, czy już wiemy, co się tak naprawdę stało i jak zginęła, czyli jakieś tam kulki po prostu, czy jakaś energia w nią uderzyła. Teraz, wiemy skąd przypuszczono atak i wiemy mniej więcej z czego się spodziewać. Teraz przyszedł czas na progres, więc musimy tak naprawdę teraz powstrzymać to wszystko. Ready, let's go, lecimy, kurczę, bo tu jest jakaś... Więc cofamy się w czasie raz jeszcze z tego tacego szaleństwa, które dzieje się właśnie na topie tej wieży. No i postaramy się powstrzymać teraz ten atak. Więc, możemy z kimś porozmawiać. Możemy porozmawiać z Chromie. Okej, okay, hello again. Dobra, porozmawiamy z Chromie. W takim razie z tą starą Chromie. What brings you to me, mortal? Typical blue dragon problems. No dobra, jeszcze coś z... Sounds like we've got some dragon shrines to investigate. Let's go, investigate some dragon shrines. That sounded way better in my head than it did out loud. Oh shit. Goddammit, znowu żeśmy się cofnęli, kurde, za szybko. Dowiedzieliśmy się parę rzeczy i teraz znowu zginęła. Rewind. Ugh. Cofamy się 4 godziny przed tym całym atakiem. I coś blokuje Chromie przed tym momentem. 4 hours was probably too early anyways.
Dobra, więc najwyraźniej 4 godziny były jakoś zablokowane i nie można się cofnąć. Okej. Okej, godzina też jest zablokowana. 15 minut prawdopodobnie. Okej, udało się przeteleportować i prawdopodobnie będzie to 15 minut przed atakiem. No dobra, jaka jest strategia? Możemy wybrać jakieś talenty. Chromie can freeze an enemy and all enemies within 5 yards for 3 seconds, bonus damage healing increase 5% i zamrażanie jakieś. Mount speed jest zwiększone 20% i zwiększone obrażenia. Wydaje mi się, że mount speed będzie tutaj całkiem spoko, bo potrzebujemy trochę czasu. Okej, start the scenario. Dobra, lecimy. W takim razie musimy udać się w te miejsca, więc mamy 15 minut na rozwiązanie tej zagadki, co tu się dzieje. I mamy Obsidian Dragonshire, tutaj mamy Azure Dragonshire. Polecimy najpierw na Emerald Dragonshire, bo stąd leciał, coś się działo tutaj. Mamy 15 minut, żeby jakoś to ogarnąć, więc musimy tu się jakoś zniżyć, bo widziałem, że stąd i z tego Dragonshire tam właśnie leciały te jakieś kule energii. To jest miejsce, w którym właśnie druidzi próbują jakoś ten... połączyć się z Emerald Dream, czy coś w tym stylu? Okej, porozmawiajmy z Keeper Nishera. We're trying to find out who's about to attack Chromie. Anything strange? We have. The Dreamers have been restless. It's been overwhelming. We can help. No dobra, czyli co teraz musimy tutaj zrobić? Stop the attacks, learn more about Chromie's attackers. No dobra, i teraz musimy jakoś pomóc, tylko nawet nie wiem jak. Może coś pozabijać tutaj? Emerald Sky Talon. Dobra, może coś tutaj pozabijajmy, zaraz zobaczymy. Dobra, dostaliśmy jakieś piórko, słuchajcie. I to piórko może... możemy zrobić tak zwany łapacz snów. Więc musimy teraz szybko pozabijać te moby wszystkie. Zresztą mamy w ogóle 112 poziom i level, item level 1000. Co jest całkiem ciekawe. No i teraz musimy właśnie jakiś łapacz snów zrobić, żeby po prostu tych druidów jakoś uspokoić i zobaczyć tak naprawdę, co się dzieje. Dobrze, i zobaczmy, tutaj mamy jakieś te pióreczka, co to mamy? Combine 10 Twisted and Emerald, dobra. Czyli teraz potrzebujemy jeszcze piórka i zaraz zobaczymy, co wyłapie ten poszukiwacz koszmarów. Strasznie duże obrażenia zadaje, trzeba przyznać. Całkiem miłe. Uwaga, jeszcze jedno piórko teraz powinno tutaj być, no chyba, że coś jeszcze potrzebujemy. Jest jedno piórko i uwaga, teraz musimy to skleić, Nightmare Catcher. Okej, okay, enter the Emerald Nightmare. Wow, wchodzimy do Nightmare. I co teraz? Czy mamy tutaj kogoś, czy kogoś tu widzimy tak swoją drogą? Dream Tormentor. Jest, dobra, rzeczywiście. Czyli najwyraźniej tutaj szmaragdowy koszmar wdarł się właśnie w szmaragdowy sen. Może tutaj na szybko oczyśćmy to miejsce jakoś na szybko. I postarajmy się uspokoić chociażby tych tutaj, no to może coś jest właśnie z tym związane. Więc pozabijajmy ich, proszę bardzo. Teraz jeszcze się okaże, że tu Xavius ten. You must stop the nightmare. Okej. Okay. Udało się? Nie. Czy potrzebujemy jeszcze więcej? Chyba kolejny musimy łapacz snów porobić. W takim razie, bo to nie wszystko, chyba... Czyli coś tu się jeszcze dzieje, okej. Okay. Pozbierajmy na szybko. Jest tam jakiś przedmiot, który nazywa się Sand of Time. I co to jest? To automatycznie manipulate the Sand of Time to choose one of the two timelines. Okej, okay, gdzie to jest, kurczę? Bo nie widzę tego. Jest, proszę bardzo. Możemy zwiększyć reputację zyskiwaną o 25% w Deaths of Chromie scenario, albo zmniejszyć obrażenia dostawane, otrzymywane. Wiecie co, weźmiemy sobie tą reputację. Repka jest jak najbardziej zawsze na propsie. Czyli fajnie, czyli raz na jakiś czas możemy dostać jakiś fajny przedmiocik. Mamy 10 minut. Ech. Dobra, Nightmare Catcher. Uwaga, zamieniamy tutaj. I proszę bardzo, kolejny tutaj jest właśnie atakowany przez właśnie te koszmary. No dobra, wyeliminujmy je teraz. Dobra, powstrzymani. I co tu? Seek your answers by the water. Czyli szukaj swoich odpowiedzi przy wodzie. No dobra, czy musimy tu jeszcze jednego uratować? Możliwe, że teraz musimy jeszcze raz Nightmare Catcher złapać, stworzyć i właśnie
poszukać odpowiedzi gdzieś tu przywodzi. No chyba, że jest tu gdzieś jeszcze jeden jakiś ten Guardian. No ale dobra, uratowaliśmy tych dwóch. Nie, jest jeszcze jeden tutaj. Jest by the water, czyli woda. A ten tutaj jest przy wodzie, zobaczcie. Barkytron, jakoś tak chyba się nazywa. Dobra, szybko zbierzmy, co tam musimy jeszcze. Teraz chyba... Ile mamy tych wańców? Uwaga, tu musimy to skasować. Dobra, możemy zrobić Nightmare Catcher, proszę bardzo. I teraz postaramy się poszukać odpowiedzi przy wodzie, czyli tutaj jest woda i tu jest też oczywiście ten Guardian. Wejdźmy oczywiście w ten sen. I uwaga, jest, dobra. Czyli udało się. Na razie zaraz dostaniemy kolejną odpowiedź. Później będziemy mogli oczywiście chyba przewinąć ten moment jakoś i... Znaczy przewinąć, będziemy już wiedzieć, co tak naprawdę musimy zrobić. No ale mamy 8 minut, więc mam nadzieję, że uda nam się cokolwiek tutaj jakoś osiągnąć. Udało się zabić. The attacker... Your attacker lies within the dragon palm. I jest przy wodzie. Czyli... Możliwe, że gdzieś tutaj? No dobra. Zobaczmy w takim razie. A, jest proszę bardzo, to satyr. Dobra, udało nam się odnaleźć przeciwnika. O Jezu, ale on mocny. No i jeszcze mnie uśpił. Holy, ojej, ojej, au, 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 au. Okej, zostałem zabity. O nie, dobra, kurde. Odkryliśmy, wiemy już, o co chodzi. To o tyle dobrze. Chromi zamieniła się w tego, dobra, teraz gościa złoimy. Jest, proszę bardzo, teraz jeszcze. No i go tutaj postaramy się pokasować. No, dostaliśmy teraz buffa od Chromi, więc o tyle spoko. Nightmare Bull. O Jezu, jak on atakuje mocno. Weź ty go tutaj pokonaj, holy shit. Wow, jak ja mam go pokonać? Holy shit! Większych faili to ja jeszcze nie widziałem, zostało mi minutę. Prawdopodobnie już teraz tylko i wyłącznie zostało nam tutaj zabicie tego gościa. Dobra. Jest, udało się go zabić, jest! Reputation. Dobra, dostajemy 200 reputacji. I tyle, zostało nam parę minut i możemy tego wrócić... Dobra, więc rozwiązaliśmy jedną zagadkę, co tak naprawdę dzieje się tutaj w Emerald Dragonshire. No i niestety dalej nie powstrzymaliśmy tutaj śmierci Chromi, więc to będziemy musieli zrobić najwyraźniej w następnym odcinku. Ale powiem wam, mega się nie spodziewałem tego tak naprawdę, co tutaj się dzieje. I no kurczę... No jak widzicie, no niestety, nie udało się. Oj, ktoś mnie jeszcze atakuje. No dobra, moi drodzy, udało nam się rozwiązać jedną zagadkę. Jak będzie w następnych odcinkach? Oczywiście dowiecie się w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać, jak wam poszedł ten wasz pierwszy raz właśnie tutaj w tym scenariuszu. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa. Cześć.